Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Witam osoby, które będą uczestniczyć w naszym spotkaniu przez internet. Proszę Państwa, organizatorem dzisiejszego spotkania jest jak zwykle klub imienia Romana Dmowskiego, a naszym szacownym gościem, prelegentem jest dr Jan Przybył. Przepraszamy za pewien poślizg, no ale system komunikacyjny Łodzi jest taki jaki jest. Jesteśmy gotowi, startujemy. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania: na czym opierać polskie sprawy? I zostawiam Państwa z naszym gościem. Proszę Państwa, doktor Jan Przybył. Proszę Państwa, od czego zacząć? No, od fundamentu. Dom się buduje na fundamencie, a fundamentu nie wznosi się na piasku. Pismo Święte uprzedza, żeby budując domu nie zakładać fundamentu na piasku. No bo jeżeli nie ma solidnej podstawy, przyjdzie nawałnica, przyjdzie jakiś potop, cokolwiek, po prostu dom się zawali. Więc jeżeli się buduje dom, to trzeba go budować na czymś trwałym. I Pismo Święte mówi dokładnie, na skalę. Dom powinien być budowany na jakimś kamiennym fundamencie. Czym taki fundament byłby w przypadku Polski? No i tutaj oczywiście, ja wiem to z doświadczenia, będzie kilka różnych opcji. Jedni powiedzą na jakiejś przeszłości prasłowiańskiej, drudzy powiedzą na fundamencie chrztu Polski, jedni powiedzą na jakimś tam dorobku kultury polskiej wziętym jako całość, inni powiedzą na fundamencie chrześcijaństwa i kościoła rzymskiego i tak dalej, i tak dalej. I tu zgody nie będzie, bo to normalnie, tam gdzie jest trzech Polaków, tam są cztery partie przynajmniej. W tym przypadku to będzie jeszcze więcej różnych zdań i niestety w Polsce narodziła się pewna tradycja, znamy ją z telewizji. Krzyk. Nie ma argumentów, jest przekrzykiwanie się. Kto głośniej krzyczy i kto jest lepiej wyćwiczony w gadaniu z szybkością karabinu maszynowego, ten w takich debatach bierze górę. Bardzo często prowadzący jest stronniczy, więc do niczego dojść nie można. Wiele razy jeszcze jako prezes Unii Polityki Realnej tutaj w województwie łódzkim brałem udział w różnych telewizyjnych debatach i wiedziałem, że pewni ludzie są specjalnie uczeni takiego gadania, żeby zabrać jak najwięcej czasu, żeby inni się nie załapali na wypowiedź. Bo przypuśćmy, program ma 40 minut, jeden człowiek gada minut 30. Były takie przypadki. Nie będę nazwisk wymieniał, sobie w kuluarach możemy powiedzieć, bo to są sprawy znane. W Radiu Parada byliśmy z kolegą Targoszem, gdzie jeden z tych, którzy byli zaproszeni, zabrał prawie cały czas antenowy. Tak go wyćwiczono, nie dopuścić konkurencji do głosu. I teraz w przypadku rozmawiania o Polsce, o na czym tą polskość zbudować, na czym sprawy polskie budować, byłoby dokładnie to samo. Ktoś bardziej wygadany, niekoniecznie posiadający akurat największe rozeznanie, zająłby cały czas i nic z tego by nie wyszło. I oczywiście ten stały element w postaci krzyku. Ja oczywiście krzyku nie uznaję za argument. Nikomu na siebie krzyczeć nie pozwoliłem z najbliższymi na czele. Ja się po prostu wyłączałem. Nie pozwoliłem, żeby ktokolwiek na mnie głos podnosił. W każdym razie, jeżeli budujemy sprawy polskie, to musimy najpierw odkryć ten fundament. Co w naszym przypadku jest tym fundamentem? Instytucje się zmieniają, proszę Państwa. W dziejach Polski, powiedzmy tej monarchicznej jeszcze, mamy wiele przełomów. Kiedy to jakaś jedna epoka się kończy, zaczyna się druga, niekoniecznie dobra. Wiemy po Mieszku pierwszym, wiemy po Mieszku drugim, następuje pęknięcie.
Tutaj dwa panowania, polityka wręcz mocarstwowa i nagle bęc, wszystko się sypie, wszystko się wali. Mamy Kazimierza Odnowiciela, który przenosi stolicę z Gniezna do Krakowa, ponieważ Gniezno jest zniszczone, Gniezno jest spalone. Przez kogo? Przez Czechów, od których przyszło do nas chrześcijaństwo, prawda? Więc no, Czesi wywożą relikwie świętego Wojciecha, wywożą relikwie pierwszych polskich świętych, czyli pięciu międzyrzeckich męczenników, tak zwanych pięciu braci polskich oraz Radzima Dałudnego, brata biskupa Wojciecha. Czesi wywożą to wszystko, wywożą wielkie skarby, wywożą naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne, księgi, bo to kiedyś księgi to był wielki majątek. Wielkopolska jest rozgrabiona kompletnie, trzeba zakładać nową stolicę i tu mamy znowu okres odbudowy państwowości. Potem mamy krótki okres znowu potęgi państwa. Mamy Bolesława Śmiałego, który dochodzi do Kijowa, tak jak Chrobry. Śmiały powtórzył wyprawę kijowską i ludziom się wydawało ówczesnym, że Chrobry jakoś zmartwychwstał, czy jakaś inkarnacja Chrobrego w postaci Bolesława Szczodrego. Po śmierci Bolesława Szczodrego i tutaj już byśmy się musieli rozejść. Byłyby już różne opinie. W jakich okolicznościach upadła monarchia Bolesława Śmiałego, kto temu jest winien, na pewno byśmy się nie zgodzili, bo ja się z oficjalną taką wersją, którą Polakom do wierzenia podano, nie zgadzam. W każdym razie ja w ogóle nie wierzę w nic, co się podaje do wierzenia, muszę wszystko osobiście sprawdzić. W każdym razie, proszę Państwa, jest bardzo ważną rzeczą właściwie wybrać ten fundament. No bo tak, ktoś powie, no piasta. Jakiego tam piasta? Polska piastowska była mocno związana z Rusią. Tak, się księżniczki ruskie brało za żony, prawda? Wydawało się swoje córki za książąt rusińskich i tak dalej. No, znamy taki modlitewnik Gertrudy. Córka Mieszka II, chyba najlepiej wykształcona kobieta w ówczesnej Europie, znała Grekę, Łacinę, pisze zbiór modlitw, będąc żoną księcia kijowskiego, miała swojego łacińskiego kapelana tam w Kijowie. No, z kolei nasi władcy mieli za żonę Rusinki, no i mieli kaplicę jakąś przydworską, gdzie sprawował liturgię kapłan Obrządku Wschodniego. I nie było żadnego problemu. Przez długi, długi czas nie było żadnego problemu. Później mamy tą łaskę jakby dla Polski, ponieważ nie dotknęła nas, tak jak Europę Zachodnią, czarna śmierć. Polska jakoś wyszła zwycięsko z tego. Ale jest to jakiś taki kadłub, taka kiszka polska, powiedzmy sobie, łokietkowa Polska Kazimierza Wielkiego, to jest taka kiszka wyciągnięta mocno w kierunku wschodnim przez właśnie Kazimierza Wielkiego, który dochodzi do Lwowa, do Halicza i sięga aż po Kamieniec Podolski, Trębowle, Kamieniec Podolski. To jest taka wąska kiszka. I mamy jeszcze Czechy są mocarstwem w tamtym czasie, ale i one niedługo później przestaną tym mocarstwem być. Ale mamy olbrzymi twór państwowy, który się nam rodzi już u schyłku ery piastowskiej, rodzi się nam olbrzymi twór państwowy w postaci Wielkiego Księstwa Litewskiego, z którym później wyjdziemy w nieszczęsną, jak twierdzę, Unię, bo wszystkie wojny na wschodzie, proszę Państwa, jakie toczyliśmy przez cały okres istnienia Rzeczypospolitej, to w obronie granic tak naprawdę Wielkiego Księstwa Litewskiego dawnego, bo część ziemi wcielono na Sejmie Lubelskim w 1569. Więc tak, Polska piastowska tak naprawdę poza okresem panowania Chrobrego, Mieszka II, a potem Bolesława Śmiałego, jest państwem słabym. Po wojnie domowej, no tak, Krzywousty z bratem Zbigniewem pokonują ojca swojego własnego, Hermana, pokonują wojewodę Sieciecha, no i co? A potem Bolesław
więzi oślepia swojego brata, bo taki zwyczaj z Czech zaczerpnięty, kastrowanie, oślepianie, to z Czech żeśmy wzięli, taki zwyczaj. No bo tak zabijanie krwi królewskiej, no to było już ciężkie przestępstwo, no ale wykastrowanie oślepienia. W każdym razie no Jerzy Robert Nowak opowiadał o losach niejakiego Beli, którego wykastrowano i oślepiono. No i on z tej rozpaczy po prostu pił i się potem mówił pijany jak Bela. No ale to taka dygresja. W każdym razie, proszę Państwa, po śmierci Bolesława Krzywoustego podział Polski na dzielnice dobija państwo, które się dopiero rodzi za Łokietka, a Łokietek tak naprawdę takie książątko sobie sieradzkie, niewiele tam znaczące, bo prawa do korony mieli Czesi, proszę Państwa. Prawa do korony mieli Czesi, Przemyślidzi mieli prawa i Kazimierz Wielki musiał zapłacić Czechom za zrzeczenie się praw do korony polskiej. A zapłacił Śląskiem i zapłacił pieniędzmi. 20 tysięcy kup groszy praskich. Kopa to 60. 20 tysięcy razy 60. To były całe wielkie beczki srebra. Otóż Czesi odkryli w Kutnej Chorze, 80 chyba kilometrów od Pragi, byłem tam parę razy, odkryli wielkie pokłady srebra i zaczęli bić słynnego grosza praskiego, identycznego grosza takiej samej wagi, takiej samej średnicy bił Kazimierz Wielki, z tym, że zamiast tego takiego lwa czeskiego bił koronę królewską, prawda, i orła polskiego po drugiej stronie. Tych groszy praskich bito takie ilości, że jak się znajduje skarb groszy praskich, to się na beczki liczy wtedy. Tak, tyle tego było. Czechy stały się nagle państwem bardzo bogatym, bo Europa od dawna, od kilkuset lat cierpiała na brak pieniądza kruszcowego. W Europie brakowało srebra, a o złocie to już mało kto złoto na oczy widział przez całe swoje życie w tamtym czasie. Złotą monetę. Polska nie biła wtedy złotej monety. To były jakieś monety, Bóg wie jakie. Bizantyjskie, arabskie, Pierun wie jakie jeszcze. Dukata wybił Łokietek koronacyjnego, ale to była moneta koronacyjna, to nie była moneta obiegowa. To proszę Państwa, i tak naprawdę aż do XVI wieku nie mieliśmy złotego pieniądza. Srebra było mało, więc bardzo często skarby średniowiecznych monet, to część tych monet jest pocięta, pociachana. Toporem pocięta na kawałeczki, prawda, bo taki był niedosyt pieniądza, że monety większe zwłaszcza ciachano gdzieś tam na cząsteczki i tym płacono. No jeszcze nie było takiego zalewu monety miedzianej, jaka nastąpiła w XVII wieku po tak zwanym potopie szwedzkim, kiedy to kraj zalano tak zwanymi boratynkami, takie szelonki miedziane maleńkie, które traciły na wartości jak marka polska w okresie zaraz wczesnych lat 20. XX wieku. Na czym tu się wzorować? Gdzie tu szukać tych fundamentów? No mamy, wreszcie doczekaliśmy się prawdziwego władcy, który nie ma ani kropli krwi polskiej. Jogajło, zwany Jagiełło, prawda? Litwini go uważają za zdrajcę. Królem tak naprawdę była Jadwiga. Ona była królą, ona była królem Polski. Po śmierci Jadwigi już pełnym władcą został Jagiełło. No i dopiero od tego momentu możemy mówić o tej Polsce, która rośnie w siłę, ale rośnie powoli. Rośnie powoli. Bo co? Bo wszystko zapowiada się dobrze. Mamy Władysława III. Tenże Władysław III zawiera 10-letni rozejm z Turcją, zaprzysiężony na krzyż, na Ewangelię. Po czym kardynał Oleśnicki za podłuszczeniem Watykanu namawia młodego 20-letniego króla, żeby zerwał zaprzysiężony rozejm i uderzył na Turków. No i wojska pod Warną się spotykają. Król podpuszczany cały czas nie czeka na wojska Huniadego, uderza sam na Turków. Kilkuset rycerzy ciężko zbrojnych, zakutych w stal, uderza w korpus 10 tysięcy Janczarów. Wchodzi w nich jak w masło, no ale oni go otaczają ze wszystkich stron i ginie. Ale ten atak był tak potężny, tego zakutego w stale rycerstwa, że sultan Amurat stanął na wozie i krzyczał
wznosząc rękę do nieba, Boże chrześcijan, czy nie pomścisz wyrządzonej ci zniewagi przez tego krzywoprzysięzcę? I pokazuje na króla. No król strącony skłania, głowa ucięta. Tak się to skończyło, proszę Państwa. Skąd się wzięli Turcy pod Warną? No, to mało kto o tym wie. Genueńczycy ich przewieźli swoimi statkami, bo Turcy im zapłacili dukata od głowy żołnierza. Genua, jedna z tych republik handlowych. Nie wierzyć handlarzom, nie wierzyć narodom, które żyją z handlu, bo sprzedadzą każdego. Każdego. Na co wiele z dowodów w historii. 40 tysięcy, zdaje się, Turków przywieźli Genueńczycy po prostu na swoich statkach pseudochrześcijanie. Genueńczycy się w dużej mierze przyczynili do tego, że Turcy się zagnieździli właśnie w Bułgarii, na Bałkanach. Tak, sami pseudochrześcijanie pomogli Turkom zawojować znaczne części Europy. Mamy Kazimierza Jagiellończyka, chyba najwybitniejszego władcę tamtego okresu. Polscy wojewodowie zasiadają daleko, daleko, daleko. Podporządkowana jest Mołdawia. Gospodar składa hołd w Kołomyi. Polska jest potęgą. Długo? No, siedzą Jagiellonowie na paru tronach europejskich. Ale obok czai się inna potęga, która na razie jeszcze potęgą nie jest. Habsburgowie. Habsburgowie, którzy mają od groma córek, które są brzydsze od jeża, ale jest ich dużo. No i ten ród, no i ten ród. I one te córki wciskają każdemu. A niestety oni się łaszczą na to, no tak, Habsburgowie, Habsburgowie. Tylko nie wiedzą, że Habsburgowie są dziedzicznie obciążeni epilepsją. To jest raz. Po drugie, zawierają takie klauzule, że w razie śmierci pana małżonka, jego państwo przy pana Habsburgom. I tak pod Mochaczem ginie Jagiellończyk i Węgry przechodzą pod koronę austriacką. No a potem się tworzą już Austro-Węgry tam w dalszym biegu historii. Tak to Habsburgowie z małego rodu, z małego księstewka rozrastają się tak, że za Karola V mówiono, że nad jego imperium słońce nie zachodzi. No dobra, cofamy się do Kazimierza Jagiellończyka. No mamy ten hołd w Kołomyi, mamy kamieniec podolski, prawda, w granicach państwa. No i to Wielkie Księstwo Litewskie. Przypominamy, król jest cały czas wielkim księciem litewskim. I nieszczęsna rzecz, która pokutowała aż praktycznie do Sejmu Wielkiego w wieku XVIII. Król polski jest ograniczony prawami. On nie może nic więcej zrobić. Już w wojnie 13-letniej z zakonem krzyżackim szlachta mówi, a my nie będziemy walczyć, jeżeli przywilejów nie dostaniemy. No i dostają przywileje. Jakie to były przywileje? Że on ma płacić podatek roczny w wysokości chyba 2 gęsi. Tak później to wyszło. Bo na początku to tak nie było, ale potem inflacja i tak dalej, już w XVII wieku to była wartość 2 gęsi. Tak naprawdę. Jakiekolwiek gadki o podwyższe podatki na wojsko, na armię i tak dalej, wielki krzyk. Nie może tak być. Król jest potwornie wściekły, dlatego że on w Polsce nie może zrobić nic, on ma związane ręce. Przez co? Przez Sejm, który powstaje. Za Kazimierza Jagiellończyka mamy już takie początki Sejmu i ten Sejm wiąże ręce królom do końca istnienia Rzeczypospolitej. To jest nieszczęście Polski. Tak zwana demokracja szlachecka. Jeżeli przyjmiemy, że tych szlachty było około 11%, razem z tą Hołotą taką szlachecką, która nie miała żadnego majątku, bo Hołota to z rusińska gołota, golec, ten co pieniędzy nie ma. W każdym razie, jeżeli liczymy, że tego było 11%, przy czym w jakichkolwiek działaniach politycznych mogli uczestniczyć wyłącznie mężczyźni pełnoletni, to jeżeli ta garstka rozwaliła duże państwo,
no to wyobraźmy sobie, jak szybko by to państwo szlak trafił, gdybyśmy dzisiaj mieli, że każdy, kto skończył 18 lat, ma prawo głosu. To niby to państwo 2 lata rozłożyli. To jeszcze to szczęście, że tylko z tych 11% tylko dorośli mężczyźni mieli prawo uczestniczyć w jakichkolwiek obradach sejmika, w końcu sejmu. To się cieszmy z tego, że tak było. Za to ten sam król, który tu miał związane ręce w tak zwanej koronie, na Litwie był władcą absolutnym. Tam go nie ograniczały żadne prawa, mógł robić co chciał. I dlatego szlachta litewska robiła co mogła, żeby tylko zrównać ją w prawach ze szlachtą polską. Bo na Litwie wielki książę szlachcica mógł na pierwszym lepszym drzewie powiesić, jeżeli miał zły humor. A w Polsce było neminem captivabimus, prawda? Nikogo nie uwięzimy bez ważnego wyroku sądowego. A w Wielkim Księstwie wola panującego była prawem i koniec. Oni się tutaj niewiele w tym od Moskwy różnili w tamtym czasie. Panujący powiedział, ten mi się nie podoba, powieście go. I go wieszali bez problemu. Jeszcze w XVIII wieku na przykład niektórzy magnaci pochodzenia litewsko-ruskiego sobie poczynali, bajecznie bogaci sobie poczynali tak, że szlachta przed nimi drżała po prostu, taka zwykła szlachta. Bo oni mieli te nawyki jeszcze takie właśnie z dawnych wieków, że on tak powiedział i tak ma być i basta, nie? No taki na przykład w XVII wieku mamy takiego człowieka, pana na Buczaczu, Mikołaja Bazylego Potockiego. Jemu nikt nie podskoczył. On w razie czego miał beczkę nabijaną gwoździami do środka, delikwenta do beczki wrzucali, zabijali dębko, a kozacy dworscy toczyli beczkę po gościńcu. A jeszcze miał zabawę taką, kukułka. Jego kozacy łapali baby wiejskie, ruskie i Żydów, kazali wchodzić na drzewa i kukać głośno. On w tyłek strzelał ze środku. Jak ktoś spadł i przeżył, to dostała złotego dukata i to się mówiło w mordę bije obla płacę. Tak się powiedzonko powstało, a za tego dukata 3 miesiące przeżył spokojnie, jak nie dłużej. Więc nawet jeden taki szlachciura groszem nieśmierdzący chciał sprowokować pana Potockiego, żeby dostać od niego w mordę, bo ten lubił przywalić, a chłopisko było wielkie prawie 2 metry. No a za uderzenie szlachcica to się szło do wieży, no chyba że się mu opłaciło, bo tam ze 100 złotych dostał, prawda? No to wtedy nie wnosił sprawy. No i tam jakiś tam mu ubliżał przed karczmą, Potocki się poklepał po kieszeniach. On nie chciał po polsku, on po rosyjsku mówił. Mówi, te pewne buduby tych koszyny mają. Teraz nie będę bił, bo nie mam pieniędzy. Tak, tak, to byli tacy ludzie. Po polsku, jakby ktoś z gościńca nie zjechał, to mógł takie baty dostać, że mała głowa. Tam mieliśmy taką scenę w Janosiku, nie? Jak w tym pierwszym odcinku, jak jakiś chłop tam furą zajechał panu Kramieru. No, niby tak Potockiemu zajechał. W każdym razie, no, gdzie tu szukasz tego fundamentu? Zygmunt August. No on ostatecznie zrezygnował właśnie tutaj, znaczy inaczej. On ostatecznie wcielił ziemię, o co Litwini mają do Polski pretensje po dziś dzień, do korony. Odebrał Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Na przykład Wołyń. Wołyń wcielił do korony polskiej. I 2 województwa, tak zwane ukrainne, nie ukraińskie, bo żadnej Ukrainy w sensie państwowym nie było. Województwo bracławskie i województwo kijowskie wcielił do. Ale on to zrobił dlaczego? Dlatego, że tamtejsi możnowładcy nie chcieli żadnej unii stałej. Oni chcieli za każdym razem, kiedy umierał władca, chcieli się targować na nowo, prawda? I nowe przywileje zdobywać. A Zygmunt August czuł, że umrze bezpotomnie, dlatego chciał tą sprawę już załatwić. Ale proszę państwa, 1569. Ale jeszcze ponad 200 lat istniała sytuacja, kiedy ten podział był widoczny w urzędach. Hetman Wielki Koronny, Hetman Wielki Litewski. I dublowanie urzędów. Podskarbi tak, koronny, podskarbi litewski. Osobny skarb i, proszę państwa, osobne sejmiki i tak dalej, i tak dalej. Dopiero Sejm Wielki znosi tę odrębność.
Na czym tutaj budować? Gdzie tych fundamentów szukać? Zawsze było coś takiego, że byliśmy, powiedzmy sobie, potęgą za gdzieś koło 1630, powiedzmy, roku, byliśmy potęgą za Zygmunta III Wazy. Nawet bił monety najcenniejsze w Europie wtedy. No i dzisiaj też. Moneta wartości 100 dukatów, moneta wartości 50 dukatów. Ty wiecie, jakie to były pieniądze? Moneta 100 dukatowa to ważyła około 300 gramów dobrego złota. To były olbrzymie monety, takie ciężkie jak pierun. Przeciętny człowiek tego na oczy nie widział. To wielki jakiś magnat gdzieś tam w skrzyni trzymał jako zabezpieczenie tam i tak dalej, i tak dalej. Jaka była wartość pieniądza? Wiecie Państwo, ile zarabiał najlepszy wojownik XVII wieku, husarz ciężkozbrojny? 60 zł kwartalnie. Kwartalnie, czyli 30 zł na miesiąc. A żołnierz piechoty zarabiał 30 zł kwartalnie. Furman taborowy 15 zł kwartalnie. Była tak zwana ćwierć, czyli kwartał. I się mówiło, ćwierć wyszła. Czyli żołnierz nieopłacony, co miał robić? Rabował albo głodował. Bo nie było tak jak dzisiaj żadnej aprowizacji, żadnej logistyki. On dostawał gotowy pieniądz do ręki i musiał sobie chleb, mięso, gorzałkę, cokolwiek u markietanki kupić. A markietanka to była taka handlara, która jeździła wozem, jeszcze miała parę panienek, prawda, tam, którymi też obracała. W każdym razie, proszę Państwa, jak żołnierz nie dostał pieniędzy, to głodował. Jeszcze w XVIII wieku jeden magnat pisał do drugiego magnata, że u niego psy w psiarni lepiej mają niż załoga zamku w Kamieńcu Podolskim. Bo ćwierć wyszła, pieniędzy w skarbcu nie było, żołnierze nielegalnie ustawiali warty w bramach miejskich i pobierali myto od mieszczan, którzy się skarżyli do Warszawy słusznie, bo było to wszystko było nielegalne. Oni mieli do wyboru albo umrzeć z głodu, albo nielegalnie pobierać haracz od mieszczan. Ten kudak na Zaporożu zbudowany przez Boplena, który miał zabezpieczać Rzeczpospolitą przed tymi chackami kozackimi na Morze Czarne, to prowokowało Turków. Proszę Państwa, załoga kudaku głodowała wielokrotnie, czysto niemiecka załoga, głodowała wielokrotnie i ustawiali posterunki i łapali kozaków i chłopów łowiących ryby w Dnieprze i tak dalej, pobierali tam jakąś część tego zupełnie nielegalnie. No i ta nienawiść do Lachów wzrastała, prawda? No bo wojsko było nieopłacane i po prostu kradło. Taka jest historia. Gdzie mamy te fundamenty budować? Nie na historii. Odcinek naszej historii nie jest na tyle solidny, żeby na tym fundamenty trwałe budować. Na czym mamy budować? Religia. Wiemy, co się wyprawiało, proszę Państwa, w Polsce w XV wieku i XVI. Jagielle zaoferowano koronę królewską Czech. Dlaczego jej nie przyjął? Podpucha, znowu Oleśnicki, biskup krakowski, późniejszy kardynał. A oczywiście on tego nie wymyślił, on to z góry dostał. Nie dopuścić do tego. Bo Polska, jakby się związała z Czechami, to nie daj Boże, husytyzm by do Polski przyszedł. A wtedy byśmy stracili, prawda? No, jako Watykan, Kościół i tak dalej. Zygmunt Korybutowicz dostał koronę, czeską koronę. Dalej. Wchodzimy na Ruś. Kazimierz Wielki, wchodzimy na Ruś z wojskami i wszędzie są zaprzysięgane prawa tej ludności miejscowej. Jakie prawa? Samorząd w miastach, język rusiński, tak jak był w księgach grodzkich, tak ma być dalej. I nietykalność, tak jak to tutaj nazwano, religii greckiej, czyli prawosławie. Wszyscy Jagiellonowie do końca to zaprzysięgali i był spokój. Pierwszy, który to wszystko złamał, był Zygmunt III Waza, wychowanek jezuitów. On powiedział, nie, ich musimy nawrócić.
tych schizmatyków. I się zaczęły wojny. Od razu powstania kozackie. Oczywiście, że Mosła w tym maczała palce. Jasne. Kto by nie skorzystał. Ale po co to było? Rugowanie języka ruskiego z ksiąg groskich, zastępowanie go łaciną i polskim. No i teraz ja rozmawiałem, już nie będę wymieniał nazwisk, uczestnymi politykami paroma, a trzeba było ich wszystkich skatolicyzować, spolonizować. Ludzie. Wiecie, kto by na tym skorzystał? Żyd. Nasi magnaci sprowadzili 200 tysięcy, sami lubomirscy podobno sprowadzili 200 tysięcy Żydów na Ukrainę. Bo tamte pustkowia po zagospodarowaniu, no trzeba było tym administrować, a Polacy nie potrafili. Niestety. Szlachcic, znowu idiotyczne prawo. Jeżeli by się zajmował handlem albo rzemiosłem, tracił prawa stanu. Angielska szlachta handlowała, prawda, czym się dało. Francuska, to, ale Polacy się jakoś zapatrzyli w Hiszpanów. A Hiszpanie z torbami poszli. Hiszpania w XVII wieku chyba dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie bankrutowała. Jako państwo. Chociaż mieli ogromny dopływ metali szlachetnych z kolonii, z południowej Ameryki. Po prostu przestali robić cokolwiek. Konsumpcja. Rozbuchana, nieprawdopodobna konsumpcja. W Polsce pisano w XVI wieku, XVII, Polska niczego poza zbożem i drewnem nie produkuje. Pasy szlacheckie sprowadzane z Persji. Obustronnie tkane, proszę Państwa, wartości taka wioski, taki pas. Dlatego przechowywano je w skrzyniach z pokolenia na pokolenie, bo to była ogromna wartość materialna. Buty sprowadzane ze wschodu. Safianowe buty szlacheckie, ze safianowej skóry. Potem Ormianie zaczęli produkować. Szable zwane karabelami sprowadzane z Persji albo z Damaszku. Wartość, taka szabla, wartość wioski. Z damasyńskiej skali, prawda? Wszystkośmy sprowadzali z zagranicy. Meble, potem XVIII wiek, satyra, słynna satyra właśnie o żonie modnej, biskupa Ignacego Krasickiego. Dlatego już ostrzegał w XVI wieku Mikołaj Rej w Żywocie człowieka poczciwego. A ty, człowieku poczciwy, weź sobie żonkę twojego staniku. I tam rozwodzi to dalej. Co to znaczy? Żeby nie była bogatsza od niego, ale żeby też nie była biedniejsza. Bo co? Jeżeli będzie bogatsza od niego, to będzie miała takie zachciewajki, że go z torbami puści, jak ta żona modna u Krasickiego. A jeżeli będzie biedniejsza, to teściowa będzie mówiła, głodówca sobie wziąłeś, z jedną pierzyną, prawda, i tak dalej. I będą niesnaski w rodzinie. Weź sobie żonkę swojego staniku. Ale Rej pisze też tak. Popatrzcie, jak jest w Polsce, a jak jest na przykład na zachodzie Europy. Tam siedziba, jakiś tam kamienica, zameczek tego nieduży, duży, ale kuchnia mała. A u nas kuchnia ogromna, a dwór mniejszy. Bo cała intrata, pisał Rej, w wychód idzie. Czyli przeje i wydali. Prawda? A pierwsza wzmianka, proszę Państwa, tak jak w ramach dygresji, pierwsza wzmianka, co napisał Jan Kochanowski, zaświadczył istnienie płatnych toalet chyba we Florencji. I tak się zastanawia, taką fraszkę napisał. Jak to jest? 2 grosze za wychód, 1 grosz za jaje. Drożej sram niż nie jadam, takie obyczaje. Proszę Państwa, i to w Polsce pisał biskup Merseburga Dietmar w czasach Bolesława Chrobrego, jak to Polacy, zastaw się, a postaw się, prawda? Wszystko na bokach, a co mi tam, pan jestem, prawda? I tak dalej. To nie zmieniło się od 1000 lat. Od 1000 lat poczytamy kronikę Dietmara, pewne przywary, pewne nawyki po dziś dzień pokutują. Nie wypleni się tego. Jak się napije, to wszystkie rozumy zjadą. Polacy, jak się napiją, znają się na wszystkim. Na polityce, na religii, najwięcej na religii się znają. No, w internecie pełno tych męstw internetu jest. Takie głupoty wypisują, że mała głowa, ale o wiele lepiej.
On nie myśli. On nie myśli. On trawi to, co mu kiedyś podano do wierzenia. On to trawi bezmyślnie, przeżuwa jak krowa. On nie pomyśli. I wszelkie myślenie na ten temat poczyta za bluźnierstwo. Oczywiście. Proszę Państwa, znaczy, jeżeli na kulturze, to na jakich elementach kultury mamy budować te polskie sprawy? Kiedy widzimy, że ludzi trzeźwo myślących w tym kraju zawsze była garstka. Zawsze. Aż po rozbiorze cały czas była garstka. I to myślenie, że my, ale to przyszło dopiero później, musimy się na kimś oprzeć. No i takie koszulki, pamiętam, ja mam taką koszulkę, wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, prawda? Tak, teraz Stany Zjednoczone jeszcze, tak. Najlepszy nasz sojusznik, obroni nas w razie czego, my możemy podskakiwać Rosji, Putinowi, temu, tam, możemy im podskakiwać, w razie czego nas Ameryka uratuje, a Guzik nas uratuje. To są narody, które wyrosły na handlu. Nie zapominajmy. I tamten gest, jak ktoś był w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, to widzi ten gest sklepikarza wyciągającego rękę po pieniądz, to jest ta chciwość w oczach i ta ręka się prawie zetrzęsie. To są narody handlowe, ludzie, ale nie. I Polak jest łatwowierny, był łatwowierny, jest łatwowierny. A szczególnie jak go poklepią po plecach. Zobaczmy, jak amerykańscy prezydenci chętnie polskich klepią po plecach. A przy tym mają pewien taki umówiony gest, odpowiednie ułożenie ciała, prawa ręka tutaj na barku, prawda, i odpowiednie ułożenie stopy. To jest znak, że należą do pewnej organizacji wspólnej dla nich, tych samego szczytu. Uścisk dłoni, patrzcie, jak oni się... Widzicie ten uścisk dłoni tutaj taki, prawda? Tak, tu ten paluszek tutaj, odpowiednia stopa przystawiona. To są znaki. Ale mniejsza o tym. Kiedy zdarzyło się tak, że stworzono coś, na czym możemy zbudować jakieś polskie sprawy na przyszłość. W każdej epoce mieliśmy ludzi tu, spośród nas, którzy za pieniądze sprzedaliby ojca matkę. Proszę Państwa, wydawnictwo Wektory wydało teraz książkę księdza Kalinki. Radzę się tym zainteresować. Polska upadła przez Polaków. Nie to, że zaborcy, że to, że... Proszę Państwa, gdybyśmy byli silni, to zaborcy by się nie odważyli. Ale łatwowierność przed pierwszym rozbiorem Polski. Grupka uwierzyła gwarancją króla Prus. W razie czego to my przyjdziemy tu z pomocą. Piersi już plecy bili. Proszę Państwa, XVII wiek, skąd się potęga Prus wzięła? Maleńkie państewko pokrzyżackie i w pewnym momencie elektor, który rezyduje w Berlinie, mianuje namiestnikiem swoim w Prusach książęcych, znanego nam z historii Bogusława Radziwiłła, księcia Bogusława Radziwiłła. Wszechstronnie wykształcony człowiek, bardzo zdolny, wprowadza żelazną dyscyplinę, regularne wojsko, które w kilkadziesiąt lat przekroczy liczebnie, kilkukrotnie siły zbrojne Rzeczypospolitej, olbrzymiej, 7 czy 8 razy większej, prawda? Bo co? Na cytadelę w Królewcu wciągnął działa i powiedział, albo tutaj będą za 2 godziny podatki na stole, albo z miasta nie zostanie kupa gruzu. W zębach przynieśli. Polski władca mi się na to nie odważył. Kiedy Władysław IV chciał iść zrobić porządek z Tatarami wreszcie, ci bezczelni ludzie domagali się 100 tysięcy talarów rocznie, podarunku, nazwali to podarunkami na kożuchy. A co to było? A to było haracz za opiekę. Że my na was nie napadniemy, tylko dajcie nam te 100 tysięcy. Bo jak nie, to was napadniemy. Co wolicie?
była szansa skończyć z tym dziadostwem raz na zawsze. Szlachta powiedziała nie! Królowa sprzedała swoje klejnoty, już zaciągi porobili w Niemczech, prawda? Bo to się skończyła, tam się już kończyła wojna 30-letnia, a żołnierz już się rozchodził, wynajęto żołnierzy, kazano tych żołnierzy rozpuścić. Jeszcze królowi chcieli proces wytoczyć za to, że te pieniądze roztrwonił. No to król zrozpaczony powiedział, co jest zapisane w diariuszach sejmowych. Mości panowie, niechże już tak to będzie, żebym te kilka razy po 100 tysięcy kurwą moim rozdał. To jest zapisane, dosłownie tak. Tak, na panienki mu nie żałowali, miał ich trochę, miał. Natomiast na wojsko nie. I od razu konstytucja sejmowa wprowadziła zasadę, że królowi nie wolno mieć więcej niż 1200 nadwornej gwardii. Pierwszy lepszy magnat mógł mieć tyle wojska, na ile mu pieniędzy starczyło, ale król nie mógł mieć więcej niż 1200. Czytamy, że Wiśniowiecki miał 6000. Tyle zmobilizował. Kalinowscy chyba 2,5, około 3000, Potoccy to samo i tak dalej, ale królowi nie wolno było mieć więcej niż 1200, bo absolutum dominium zaprowadzi. Tak. I taki Kmicic mógł sobie, oczywiście postać fikcyjna wzorowana na jakim trochę Samuelu Kmicicu, ale tak mógł powiedzieć, każdy sobie panem w naszej Rzeczypospolitej, kto ma szablę przy boku i lada jaką partię zebrać potrafi. I to słowo partia. Z łacińska co to znaczy partia? Podział. Podział. Nic tak Polsce nie zaszkodziło jak partyjniactwo. A kiedy tak największe ataki poszły na partyjniactwo? Po upadku powstania listopadowego. Na emigracji we Francji. Polacy od razu się rzucili sobie do gardeł. Ten jest winien upadku powstania, tamten jest winien. Stronnictwa powstały, które zaczęły się żreć i na wzór francuski klubów jakobińskich nazywano pogardliwie tych ludzi klubowymi. Towarzystwo Demokratyczne Polskie, o którym tyle za komuny się mówiło, bo najgorsze dziadostwo pod słońcem, komuniści zrobili fajną robotę, ponieważ opublikowali dokumenty, pisma i tak dalej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, abyśmy to poczytali, włos jeży na głowie. Gdyby to powstanie zwyciężyło zgodnie z myślą tamtych klubowych, to byśmy mieli socjalizm już w 30 latach XIX wieku. Mało tego, kto wie, czy nie komunizm nawet, bo była mowa o wydziedziczeniu szlachty, rozdaniu ziemi, prawda, chłopom i nawet taki Zenon Świętosławski już na emigracji postulował zniesienie własności prywatnej. Tak. I teraz na czym możemy budować? Kongresówka tak zwana. Tu aż kipiało ciągle powstanie. 1831 rok. Upada nam to powstanie, które było nazywane rewolucją zresztą. Pisali nasza rewolucja o tak zwanym powstaniu listopadowym. Upada ta rewolucja listopadowa i słuchajcie, 1833, następne powstanie. Zalewski, jego grupka, inspirowani przez te towarzystwa właśnie demokratyczne z Zachodu tam. Już powstanie szykują. Potem mamy 1846, już powstanie szykują w Galicji. Jaka jest tego cena? Po upadku powstania listopadowego całą autonomię, dużą autonomię, daleko po studentom trafia szlak. Mieliśmy własny pieniądz, nawet z napisem bity z krajowego srebra. Nie mamy polskiego pieniądza. Mieliśmy polskie wojsko z orłami na czapkach. Nie mamy polskiego wojska. Likwidacja centrów akademickich Wilno i Warszawa. Likwidacja najlepszej szkoły w Europie, liceum w Krzemieńcu na Wołyniu. Konfiskaty majątku. Tak zapłaciliśmy za tak zwane powstanie listopadowe. Olbrzymia kontrybucja i przy okazji wprowadzenie podatku dochodowego od pracowników najemnych. Dotychczas pracownik najemny nie płacił żadnego podatku dochodowego. Hrabia Zygmunt Krasiński, arystokrata i milioner,
nasz poeta, pisał do przyjaciół, to skandal, to zgroza. Odtąd każdy krawiec i każdy szewc będzie musiał oddawać rządowi aż 5% tego, co zarobił. No ja bym chciał tylko 5% oddawać dzisiaj. Takie były owoce. Mało kto o tym wie. No ale Mundrusz powie jeden z drugim, o, gdyby nie powstania, to by polskość nie ocalała. Jaka polskość? Jaka? Ten przysłowiowy Janusz Nosacz w rozklepanych sandałach, prawda, i białych skarpetkach i z przykłódką koszulką, spod której wystaje obłosiony, spocony bandzioch. Ja takich widziałem nie tak dawno temu w Tatrach, siedziałem i widziałem takie całe chmary, prawda, takich. Podeszli tacy pod podejście, przychodzą Grzmota Mickiewicza, jest bardzo strome podejście do 5 stawów i dwóch takich stanęło, jeden do drugiego mówi, ty wiesz co? O, my się tu chyba Tak! Z takimi ludźmi Polski nie zbudujemy. Na takim fundamencie Polski nie zbudujemy. A tu nam jeden, drugi Mundrusz powie, a wy to Polaków szkalujecie. Jakich Polaków? Proszę Państwa, ksiądz Zwoliński napisał taką serię 7 grzechów głównych. I tam tak oceniam, że tego elementu patriotycznego to jest nie więcej niż 13% do 18% najwyżej. Czyli niewiele więcej, te 13 to niewiele więcej niż liczyła ta dawna warstwa szlachecka. Niewiele więcej, bo doszło jakaś część ludzi już wykształconych, nie szlacheckiego pochodzenia, ale nie każdy człowiek wykształcony myśli narodowo. Widzimy, co się dzisiaj dzieje. Jakie uniwersytety obstawione lewactwem zupełnym, przed wojną endeckie, narodowe, a dzisiaj lewackie. Przed wojną endecja królowała na uczelniach, a komuniści hałasowali po ulicach. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jest odwrotnie. To komuniści obsiedli wszelkie właści lewacy, obsiedli szkoły, uczelnie, ale tutaj muszę dołożyć swoje 3 grosze o edukacji, proszę Państwa, bez gruntownej reformy systemu edukacji. Nie treści systemu całego, w ogóle nie ma mowy o zbudowaniu Polski. Nie ma mowy. Połowa XIX wieku. Jedyna prowincja dawnej Polski, w której myślano głową, to było Wielkie Księstwo Poznańskie. Tam szybko doszli do wniosku ludzie, że nie mamy co się ciskać na różne tam potęgi, dopóki nie dorównamy im poziomem kultury, oświaty i gospodarki, co jest ważne. Proszę Państwa, myślenie wariatów trzeba odsunąć od polityki. Tak zwane powstanie krakowskie. Wiecie, że oni wypowiedzieli wojnę wszystkim trzem zaborcom? Jakaś gromada z kosami, prawda, z cepami? A wiecie, co było w powstaniu listopadowym? Wojna z Rosją. Ale oni już głośno zapowiadali, że jak pobiją Rosję, to innych zaborców też przegodzą. No to jak ci inni zaborcy nie mieli pomagać Rosji? Gdzie tu jest mądrość? Głupota, głupota, jeszcze raz głupota. I tę głupotę chrzci się mianem patriotyzmu. Kretynizm kompletny. Wielkie Księstwo Poznańskie. To mamy Raczyńskich. To mamy Działyńskich, to mamy Cieszkowskich, czyli arystokrację, hrabiów. I co oni robią? Mając olbrzymie pieniądze. Raczyński buduje w Poznaniu wielką bibliotekę. Na zamku w Kurniku gromadzi bibliotekę, gromadzi pamiątki narodowe i tak dalej, i tak dalej. Działyński przeważa w Kurniku. Raczyński w Rogalinie to samo robi. Jak się naród odwdzięcza? Ano tak, proszę Państwa, że Raczyński postawił w katedrze poznańskiej posągi Chrobrego i Mieszka I i opinia publiczna podniosła wielki wrzask, że on to dla chwały swojego rodu zrobił i zaczęła na niego taką nagonkę. Przepraszam, Raczyński, który 130 tysięcy talarów wydał na zakup książek do biblioteki publicznej w Poznaniu. To była publiczna biblioteka. W
facet na jeziorku w Zaniemyślu w swojej posiadłości postawił wiwatówkę, nabił prochem, nabił kulą, podpalił ląd i ustawił się naprzeciwko lufy. Nie wytrzymał tego, co kundle pseudorodacy mu urządzili. Kundle, po prostu stado kundli. Miał na tyle słabe nerwy, że po prostu nie tutnął nogą i powiedział, a zamknij się jeden z drugim. Da? Takie polskie. Który wybitny Polak za życia był doceniony. Po śmierci dopiero. Na wyścigi latali, prawda, pomniki mu stawiać po śmierci. A za życia? Tyran, taki, owaki i tak dalej, i tak dalej. Wymyślano pochodzenia nawet różne i tak dalej. Na czym budować? Ano, na tych elementach uważam Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Kilka książek się ukazało, jeszcze w PRL-u na ten temat. Bo tam wymyślono, proszę Państwa, coś, a Polacy myślą, że praca organiczna jakaś tego to warszawscy pozytywiści, bo się prawda. Pozytywiści to 20 lat później przyjęli warszawscy. Ale pracę organiczną pozytywizm tak naprawdę wymyślili poznaniacy. Hrabia August Cieszkowski w swoich majątkach prowadził szkółki ludowe. Każdy musiał 4 lata tej szkółki ludowej zrobić. Prowadził przedszkola takie jakby na czas prac polowych. Były kobiety wynajmowane, które opiekowały się dziećmi, żeby inne kobiety mogły pracować. A pańszczyzny już nie było. Rząd pruski pierwszy zniósł pańszczyznę. To jest ciekawe. To jest ciekawe. I teraz Cieszkowski zakłada w Żabikowie szkołę rolniczą, która jest najlepsza na świecie. Jest tak dobra, że z Ameryki przyjeżdżałem studiować. Poletka doświadczalne. Maszyny, prototypy wypróbowywane od Cegielskiego. Filolog klasyczny wyrzucony z pracy przez Prusaka. Nie umiera w samochodzie gdzieś jak ratajcza. Nie wiadomo jaką śmiercią umarł. Ale na tych, bo nie było pracy dla niego, w całej Polsce. 40-milionowy kraj, nie ma pracy dla jednego człowieka. Gdzieś stróżem był po parkingach i tak dalej, doktor historii, tak? Bo w 40-milionowym kraju nie ma dla jednego człowieka pracy. Wyrzuconego z roboty. W Poznańskiem wyrzucony z pracy, z gimnazjum. Filolog klasyczny, Hipolit Cegielski, tworzy zakłady słynne. Chłapowski wyjeżdża do Anglii, gdzieś u jakichś znajomych arystokratów podgląda, Anglia przodowała w rolnictwie w tamtym czasie, a wszystkich szkoła uczyła rysować, oni wszyscy potrafili rysować. I on szybciutko pokopiował, poszpicował te maszyny rolnicze i tak dalej, Cegielski pokombinował, wprowadzali jakieś tam inne rzeczy, żeby nie posądzono o plagiat i te maszyny wygrywały na konkursach w Berlinie. I one były próbowywane w Żabikowie. Rząd pruski szkołę po 7 latach zlikwidował, tak była dobra. Ksiądz Wawrzyniak i inni te spółki, prawda, zakładali, do których Niemcy swoje kapitały przenosili. Budowa hotelu Bazar w Poznaniu. Na dole miały być sklepy dla polskich kupców. W Poznańskiem nie było wielkiego handlu żydowskiego. 30 rozdział Przestrug dla Polski, proszę przeczytać, Staszica. Nie będę tego rozwijał, bo studenci już, jak pracowali jeszcze w Akademii, polecieli na mnie na skargę, że jestem antysemitą. A to Stanisław Staszic, nie ja. W każdym razie, proszę pani, to ten łagodniejszy tekst, bo potem wydał broszurę o wiele ostrzejszą. I otóż, proszę Państwa, na górze miała być sala, duża sala konferencyjna, gdzie miały się odbywać, uwaga, publiczne wykłady, no takich ludzi jak chociażby Karol Liebelt. Karol Liebelt jest przykładem tego, jak propaganda lewicowa kłamie. Że w tamtych czasach to ludzie z nieszlacheckiego pochodzenia to się marnowały, talenty guzik, prawda, talenty się nie marnowały, tylko miernoty nie miały szans studiowania. Tym to się różni. Liebelt, syn chłopa, nie, przepraszam, syn rzemieślnika i służący. Tak,
chce rzemieślnika i służący. Zrobił doktorat w Niemczech, był ulubionym uczniem Hegla. Był pierwszą postacią życia intelektualnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego przez lata całe. Jak on do tego doszedł? A no wiedział, że on pieniędzy nie ma. Wcześniej został sierotą. To jeszcze rodzeństwo utrzymywał z korepetycji, dawał korepetycje i utrzymywał rodzeństwo. Skończył tą szkołę bezpłatną, ale był warunek, żeby pójść dalej, jak się nie miało pieniędzy. Być najlepszym. I on był najlepszy. I w nagrodę szedł kolejno do coraz wyżej, aż na studia. Bo Karol Marcinkowski na przykład umarł bezpotomnie, bardzo bogaty lekarz, zostawił pieniądze w testamencie na stypendia krajowe i zagraniczne, uwaga, dla zdolnych uczniów. Dla zdolnych. Nie to, że wszystkich się zagoni i się kopem przepycha z klasy do klasy miernoty, a wręcz nieraz imbecyli. Jeżeli my widzimy w internecie, chodzi człowiek i pyta się różnych tam ludzi o postaci historyczne i się pyta, jak miał na imię Napoleona, młodzi ludzie się głupkowato uśmiechają, mówią, że nie wiedzą. Jak miał na imię Napoleon? Do tego doszło. Proszę Państwa, taki człowiek kiedyś tę szkołę by oglądał, wiecie co, z poziomu jezdni, którą zamiatał. Tak, a dzisiaj nie. Bo dzisiaj jest dyzmokracja. Tak, jest dokładnie jest dyzmokracja. Dyzma, dyzmą pogania i mamy takie rządy, jakie mamy. Ale za to niektórzy mówią, że tak dobrze jeszcze nie było. Tak, proszę Państwa, idę do sklepu, ja widzę, wychodzą ludzie z takimi torbami kiełbachy. Proszę Państwa, a ja pamiętam czasy, kiedy mięso to było na niedzielę i święta. Tak jest. Ja pamiętam takie czasy. Z takimi torbami kiełbachy wychodzą. Jak ja byłem dzieckiem, ludzi otyłych można było na palcach policzyć. Prawda? Dzisiaj gabaryty, prawda? A jeszcze nie wolno nic powiedzieć, bo to jest jakaś tam kategoria myślozbrodni, tak? I teraz tak, cały czas cofamy się. Te rody, Raczyńscy, Działyńscy, spokrewnieni między sobą, jeszcze z Potockimi, prawda, z Zamojskimi i tak dalej, i tak dalej. No hrabia Władysław Zamojski. Bajecznie bogaty człowiek, który chodził ubrany jak facet, niekiedy, jak taki facet, co gdzieś po prośbie chodzi. Bo co? On procesował się z węgierskimi feudałami, wyprocesował, zapłacił, kupił Tatry Polskie z Morskim Okiem i podarował narodowi. Odziedziczył dobra kórnickie, które podarował narodowi. Pałac, bibliotekę, wszystko podarował narodowi. Na co? Musiała być zgoda Sejmu. To była uchwała sejmowa cała. I niedługo potem umarł, tak? Który dzisiaj z tych nowobogackich, prawda, taki gest by wykonał? By sobie kolejny jacht w Miami kupił na przykład, prawda? Nie ma pewnego etosu. Nie ma pewnego etosu. Ci ludzie byli bajecznie bogaci, ale oni mieli tą filozofię. Bóg dał, Bóg wziął. Inaczej jeszcze. Bóg mi coś dał, żebym tym służył. Żebym tym służył. Nie żebym żarł, prawda, nieograniczona konsumpcja. Jeździł Peru, nie Peru, Tajlandia, bo co, nie stać mnie, kurwa. Tak, ten Janusz Nosacz, prawda? Tak, znam takich wielu. Proszę Państwa, wzorując się na poznaniakach, możemy budować fundamenty przyszłej Polski. Ale jeden warunek. Klubowych WON. Partie WON. Jak to Cejrowski pięknie powiedział. Wszyscy WON. Partie to podziały. To kłótnie. To walki o stołki. To tuptusie. Proszę Państwa, co to jest tuptuś? To jest taka kategoria przeważnie młodego człowieka. To są młodzieżówki partyjne. Oni tak nóżkami przebierają do funkcji, do stołeczków, że tupanie na mile słychać. To są tuptusie. Takich tuptusiów w Polsce mam od groma. Zgadnijcie, w jakich partiach jest ich najwięcej. Tuptuś, tuptusiem, tuptusiem pogania. Żaden nie pracował w życiu uczciwie.
Wszyscy od zawsze byli działaczami. Dlatego jak ja słyszę słowo działacz albo aktywista, to od razu widzę Nierowa. Proszę Państwa, tak to już mam. Ja w życiu zmieniłem 11 zawodów, nie wstydzę się żadnej pracy. Było i 18 lat pracy na wyższej uczelni i było rozładowywanie węgla na składzie, prawda, i jubilerstwo, i proszę Państwa, co tam jeszcze, targanie butli z tlenem w szpitalu, jeszcze wiele innych funkcji. Siwa praca, ja się uczciwej pracy nie wstydzę. Bogdan Urbankowski już po doktoracie i po którym z wyrzuceniem go z pracy też węgiel rozwoził gdzieś w Milanówku czy gdzieś tam, bo go nigdzie do pracy przyjąć nie chciałem. Niedawno zmarł. Tak, korona z głowy nikomu nie spadnie z uczciwej pracy, ale bójmy się ludzi, którzy nigdy nie pracowali, a byli zawsze działaczami i aktywistami. Oni łapki mają tak do pracy, ale tak do garnięcia. Tak, tak. Wszyscy won. Partie won. I teraz Polacy myśleli trzeźwo. Poznańskiem. Po upadku powstania listopadowego. Jeszcze ta rewolucja, ten falę rewolucji 1846 rok. Kolejni emisariusze Towarzystwa Demokratycznego zjeżdżają w Poznańskie, próbują następną rewolucję wywołać. Oczywiście Prusacy spiski wykrywają, wsadzają do więzień. Gdyby nie rewolucja w Berlinie, to głowa Libelta by poleciała, bo też był zaangażowany w to, prawda, wszystko. No, odsiedział też swoje. I proszę Państwa, potem powiedzieli dosyć tego. Żadnych powstań, żadnych insurekcji. Kto mówi o powstaniach, o rewolucjach i tak dalej, to jest wróg. To trzeba budować. Każda rewolucja niszczy, wywraca. Bo panie, proszę Państwa, z łaciny. Ewolucja to jest krok do przodu, a rewolucja to jest cofanie się tak naprawdę. To jest cofanie się do czego? Do jakiegoś stanu barbarzyństwa. W przeszłości ślad dłoń nasza zmiata. Co? Zniszczmy kulturę. To już Rousseau postulował zniszczenie kultury, bo kultura psuje człowieka. Prawda? I komunarci, o czym się nie mówi, jest plac komuny paryskiej. Do licha starego nie będzie Polski, dopóki takie nazwy będą. Tak zwani komunarzi chcieli Louvre spalić z jego zbiorami. W imię tego w przeszłości ślad dłoń nasza zmiata. Zniszczyć to wszystko, co nas przerasta. Jesteśmy za głupi, żeby to pojąć, żeby to zrozumieć, to najlepiej to zniszczyć. Dopóki się nie pozbędziemy tego dziadostwa całego, nie Polski nie będzie. Ale co mamy robić? Otóż 1840, tam sobie, który trzeci rok, czwarty rok. Wielce zasłużona księgarnia Żupański w Poznaniu wydaje masę różnych rzeczy. Między innymi wydaje Libelta i nieznanego dzisiaj filozofa Bronisława Trętowskiego, który napisał dzieło Hovanna, dwa takie potężne tomy. Pedagogika narodowa. On wtedy kombinował, jaki typ Polaka jest nam potrzebny, żeby ta Polska powstała. Bo Polska nie powstanie z Janusza Nosacza, tego właśnie takiego, co stał przy wejściu do szlaku do Doliny Pięciu Stawów i mówił, ale my tu się za. Prawda? Z tym elementem się Polski nie zbuduje. Zatem jaki Polak jest potrzebny, żeby Polska powstała? Nie, hej, to Polak na magnety. Do tych magnetów to dostaliśmy. Oj, dostaliśmy. Plecy najczęściej. Prawda? Nie. I dość idiotycznych piosenek, jak to na wojence ładnie, kiedy uład z konia spadnie. To jest idiotyzm. Albo na Tygrysy mamy Wisy. Ponad 50-tonowy ciężki czołg z działem 88 mm, a tu 9-mm pistoleci. Czym tu się chlubić? Głupotą? No bo tu powiedzą, nie, to jest bohaterstwo, że na taki tego to... Nie, to jest głupota. Musimy, dopóki się nie nauczymy jasno pewnych rzeczy określać, nie ruszymy się. Jeżeli będziemy głupotę, skrajną głupotę, albo na przykład powstania styczniowego, poszli nasi w bój bez broni. No kto normalny chodzi w bój bez broni? No kretyn tylko, no. Odpuszczony, napompowany pseudopatriotyzmem. Dopóki z tym nie skończymy, to Polski nie zbudujemy. Musimy prześledzić sobie dokonania tamtych ludzi z Poznańskiego. Oni już w
połowie XIX wieku pisali nie tylko traktaty pedagogiczne, jak Trentowski, Libelt też pisał. Libelt wymyślił coś, co jest unikatem w skali światowej. System umnictwa, tak to nazwał. Bo mówi tak, filozofia niemiecka nam narzuciła kult rozumu. Hegel zwłaszcza. No Schelling stary zaczął z tego, co. Ale my Polacy, no nie jesteśmy Niemcami. My trochę inaczej myślimy, my trochę inaczej pojmujemy. Co zauważył Trentowski pisząc myślini, on wymyślał takie słowo. Myślini, czyli system logiki narodowej. Nawet logika miała być narodowa, prawda? Bo inaczej myślimy niż Niemcy i Francuzi. I Libelt mówi, my musimy stworzyć coś innego, bo mamy umysł, mamy rozum, ale mamy coś jeszcze. Mamy coś jeszcze. Um miał być tym, co Trentowskiego mysłu, czyli organ poznania transcendentalnego. Rzeczy wyższe chwytamy umem według Libelta, a mysłem według Trentowskiego. No właśnie. No właśnie. No właśnie. I teraz Libelt mówi, system umnictwa to jest system wyobraźni, bo żeby coś stworzyć, to najpierw trzeba sobie to wyobrazić. A my często mylimy wyobraźnię z czym? Z fantazją, z bujaniem w obłokach. Tymczasem Libelt mi wyobraźnia to jest coś jakościowo zupełnie innego. Bóg stwarza rzeczy. Ja to w jednym z moich kawałków nagranych w kościelisku mówiłem o tym. Bóg stwarza. Człowiek tworzy z materiału zastanego. Przyroda przeobraża, ale nieświadomie. Prawda? A człowiek tworzy świadomie. Wkłada wolę i wkłada wyobraźnię w to, co robi. I Polacy, naród, społeczeństwo, jak ja nie znoszę tych słów. Dlaczego? Społeczeństwem się określa to, co ja nazywam populacją polskojęzyczną. To się nazywa społeczeństwem. Gdy tymczasem społeczeństwo to jest elita narodu, a narodu jest mniej więcej jak 20%. Naród to jest ta część populacji, która jest świadoma swojego pochodzenia, swoich korzeni, swojej kultury, swoich dziejów i myśli o przyszłości. To jest naród. A ta twórcza, najbardziej twórcza część narodu, to jest dopiero społeczeństwo. A tutaj nazywać społeczeństwem zbieraninę, byle po polsku mówiła, to jest nieporozumienie. Dopóki nie staniemy w prawdzie, ilu jest nas naprawdę, to my Polski nie zbudujemy. Bo z tamtymi ludźmi nie zbuduje, bo oni się od razu podzielą na 50 partii, pokłócą i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jest nas garstka i znowu to pytanie. Jest nas garstka. I w imię czego, w imię kogo my mamy się zdzierać? Tu kolega Marcin mógłby powiedzieć. Zasuwamy 10 lat już te filmy, to wszystko, kosztem własnego czasu, własnego wypoczynku, własnych pieniędzy. I dla kogo my to robimy? Dla garstki ludzi tak naprawdę. Dla garstki ludzi. A reszta? Wujkowie, dobra rada. Abyście sobie kupili lepszy tam mikrofon. Abyście to, abyście zrobili to i tamto. A dołożyłeś się? Możemy zapytać? Nie. No to się odczep. Dla twojego komfortu my mamy po prostu się poświęcać. Dlaczego? Właśnie to jest to. W imię czego i dla kogo? Bo potem, jak coś zbudujemy, to tamci przyjdą w pętlę od razu. Będą się chcieli podłączyć. Tak to zwykle bywa. I proszę Państwa, jedna rzecz. Nie wolno mi na to pozwolić. Nie. No to podniosą wielki krzyk, że my dzielimy naród. Nie, proszę Państwa, my narodu nie dzielimy. My oddzielamy naród od populacji. My narodu nie dzielimy. Dopóki garstka będzie tyrać, a znakomita większość będzie na tej garce pasożytować, to Polski nie będzie. Naród polski ma sobie zbudować Polskę dla siebie. A tamci
mogą dołączyć pod warunkiem, że staną się narodem. A to jest wielka praca. Dlatego dla mnie takim fundamentem to jest te, powiedzmy, kilkadziesiąt lat dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, gdzie dokonano naprawdę tytanicznej roboty. Bo na myśli Trentowskiego, na myśli Libelta, na myśli tych wszystkich dokonaniach, tych wszystkich działyńskich, tych wszystkich raczyńskich i tak dalej, budowano później tę Polskę, wymarzoną tą Polskę międzywojenną, ale też nie wszystko poszło tak, jak zamyślano poprzednio, bo znowu daliśmy posłuch obcym. Powstaje Rada Regencyjna. Co to jest Rada Regencyjna? No jakaś grupa przygotowująca restytucję monarchii. I nagle prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson mówi: nie, my wspomożemy sprawę polską, ale pod warunkiem, że Polska nie będzie monarchią, tylko będzie republiką. I uwalono oczywiście tego orła z tą koroną, taką z krzyżykiem, prawda, uwalono. Tak, tak. Polska przodowała w postępie europejskim. Tak, proszę Państwa, się o tym nie mówi. Jaki był procent aborcji przed wojną? Były towarzystwa, prawda, eugeniczne, które już eutanazji im się chciało i tak dalej. Tak, eugeniki. To Grzegorz Braun pokazał w tym swoim filmie. Eugenika w imię postępu. Gdzie kobiety na świecie dostały jako pierwsze prawa wyborcze? W Polsce. W Polsce. Zawsze postęp musiał być. Zawsze postęp. Proszę Państwa, musimy sobie powiedzieć tak. Nie będzie Polski bez odpowiednio przygotowanego narodu, odpowiednio przygotowanych kader. Trentowski pisał w takiej rozprawie w 1845 roku o wyjaźnieniu ojczyzny. Fajnie. Jest, przydarzy się taka możliwość, jest niepodległa Polska. I co? Nie mamy tak nauczycieli wojskowych, lekarzy, swojego chowu. Swojego chowu. Ilu nauczycieli nie nadaje się do zawodu dzisiaj? Ilu wykładowców przed wojną by kafelki wykładało w łazience? Pod warunkiem, żeby umieli. Jakich mamy wojskowych, którzy bredzą gdzieś w internecie jakieś głupoty na temat wojny na Ukrainie? Takie głupoty niektórzy wygadują, panowie generałowie, że aż mnie skręca, tam byłem 150 razy i się trochę orientuję co do pewnych rzeczy. I teraz adwokaci, sędziowie, jakie mamy sądy? Czy to jest wymiar sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości? Jest jakaś kasta nadzwyczajna podobno, tak? Kasta? Nie, basta! Prawda? I teraz Trentowski pisze, my musimy być na ten moment niepodległości przygotowani. Oni częściowo byli przygotowani. No bo jednak nauczyciel w tamtych czasach, niezależnie od tego, czy to był nauczyciel zaboru polskiego, austriackiego, czy rosyjskiego, to był człowiek szanowany, miał jakiś autorytet. A nie to, że ci jakiś szczeniak mówi, a wal się do nauczyciela. I nauczyciel mu nie może nic zrobić. Ja znam takie przypadki, ja mam przyjaciół znajomych nauczycieli. Nauczyciel palcem nie może mu pogrozić, bo jak go kamera zarejestruje, to ten uczeń potem powie, że ten nauczyciel mu groził. On się czuł zagrożony i nauczyciel poleci. Za moich czasów, ja byłem z piekła rodem, jak to mówiono, jak narozrabiałem, a był ojciec do szkoły wezwany, to ja potem w domu odbierałem. Dzisiaj ojciec z taką paszczą i matka, zwłaszcza matka, przychodzą z taką paszczą na nauczyciela. Poskarżą się do kuratorium, Bóg wie gdzie, tak. Nauczyciel jest bezradny, uczeń jest bezkarny. Robi co chce. Dopóki my tego wszystkiego nie zmienimy, nie mamy co myśleć o jakiejkolwiek niepodległości, o czymkolwiek, bo Polskę zbudują tylko odpowiednio przygotowani Polacy, a nie będą odpowiednio przygotowani, jeżeli nie będzie odpowiedniego systemu edukacji. Nie szkolnictwa, edukacji ogólnie, bo ten człowiek musi być nauczony nie tylko, jemu nie tylko jest wiedza potrzebna, jakaś taka encyklopedyczna, ale jemu jest potrzebne, są pewne elementy budowania prawdziwej cywilizacji, odpowiedzialności, jeden za drugiego jest odpowiedzialny. Jaka odpowiedzialność? Jak ja coś robiłem nie tego,
to sąsiad przyszedł do ojca i powiedział od razu. A dzisiaj każdy się kuli tego, bo się boi, bo ten gówniarz go jeszcze nosem poczęstuje, nie? Tak to często. I jemu nic nie można zrobić, on jest nieletni. On jest zawsze nieletni. Ja widziałem taki z ginem, prawda, smarkacz, dwóch żołnierzy stało na dworcu we Wrocławiu, taki w czerwonych beretach. Jeden, no co mi Rambo zrobić, co? No co, jestem nieletni. Proszę Państwa, niechby on tak powiedział w Stanach Zjednoczonych. Że... Niechby on tak na Ukrainie. Na Ukrainie to w ogóle by się nie szczypali. Nie byłoby co zbierać z niego. Złe pojmowanie demokracji. Wszystko mi wolne. Rób ta, co chce ta, prawda? Dopóki to nie zostanie wyrwane z korzeniami, nie mamy co zbierać. I tak teraz podsumowując. W historii mamy momenty wielkie i mamy momenty takie, że nic, tylko po prostu, jak to pisał teraz Szewczenko o Chmielnickim. Gdybyś ty widział, jak dzisiaj twój wariasa wygląda, to byś się zachlał w śmierdzącej żydowskiej karczmie albo utopił świńskim bajerze. Tak pisał, dlatego Chmielnicki na pomniku w Lwowie jest obrócony tak tyłem do Szewczenki na burmuszony. Bogdanku, ty nierozumny synu, spójrz na twoją matkę, spójrz na Ukrainę, prawda? I tak dalej pisał. I matka niby Chmielnickiego w jednym z poematów Szewczenki mówi, gdybym ja wiedział, jakie ty nieszczęścia na Ukrainę ściągniesz, to bym cię w kołysce udusiła. O tym Polacy nie wiedzą, ale głupoty wygadują na spotkaniach, że Szewczenko podjudzał do mordowania Lachów. Nie podjudzał. Oni w Hajdamaków nie doczytali. A wstęp Szewczenko zabrał na końcu. I napisał, że on pozbierał te opowieści od dziadów wędrownych, od tych, od takich, od starych ludzi i to wszystko spisał, to rzeź Humania, to wszystko. Żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło, napisał. I dlatego współcześni mu Polacy, tacy jak Bogdan Zaleski, jeden poeta romantyczny, on napisał cały wiersz, Mogiła Tarasowa, na śmierć. Polacy, polskie środowiska emigracyjne, były w żałobie po śmierci Szewczenki. Co? Byliby w żałobie, gdyby podjuzał do rżnięcia Lachów? No ludzie, puknijmy się. Upowcy, czytając Hajdamaków Szewczenki, oni ich w ogóle nie rozumieli. Szewczence chodziło o to, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Bratajcie się ze swoimi niegdysiejszymi wrogami, pisał Szewczenko. O tym się nie, ale się głupo o tym pisze, że Szewczenko podpuszczał. Nie podpuszczał. Nie gloryfikował Hajdamaków. Wcale nie gloryfikował, napisał wyraźnie, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Ale ja czytałam artykuły, w których właśnie mówiono o Szewczence, że był przeciwnikiem Lachów i między innymi, że pisał wiersze na temat święcenia gnoży i tak dalej. I dlatego można też tak uważać, to ktoś to źle pisze. No tak, ale już nie mogę wytrzymać. No tak, jak proszę Państwa, właśnie różni ludzie nie doczytają, a później mówią. Ja Hajdamaków znam w oryginale i Państwu mówię, że tak nie było. I nic, on opisywał takie rzeczy, opisywał, pozbierał opowieści. Jego dziadek był Hajdamaką. On słyszał to od dziecka w domu, ale napisał, że on to zbierał i spisał po to, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie niczego. Proszę Państwa, wracamy do Poznańskiego. Kultura, baza materialna. Nie wolno dopuścić do marnowania talentów. Wyrzucają kogoś z roboty, trzeba mu szybko robotę znaleźć. On nie może zginąć jak Ratajczak. Tworzymy swoje przedsiębiorstwa, hasło swój do swojego, po swoje. Nie to, że polecisz gdzieś tamtego, bo tam jest trochę taniej, a nasi rodacy idą z torbami, prawda? Bo gdzieś tam polecą jest taniej, u Portugalczyka, u Chińczyka, u Bóg wie u kogo jeszcze innego. Nie ma solidarności, nie ma. W Stanach Zjednoczonych Niemiec Niemcowi pomoże, Żyd Żydowi pomoże, Polak Polaka w łyżce wody utopi. Dopóki tego nie zmienimy, nic nie będzie z tego. Zobaczyć, co robili Wielkopolanie. Nawet ten hotel Bazar budowali ze składek. Tak.
zobowiązywali się, subskrypcje robili. Ja dam tyle, ja dam tyle, ja dam tyle. Jak przychodziło płacić rachunki, a ja miałem taki zły rok, zbiory nie wypaliły, to tamto. Raczyński zazgrzytał zębami i inni arystokraci rzucili z własnej kieszeni. W Żytomierzu, to było prawie czysto polskie miasto jeszcze przed pierwszą wojną światową. Były polskie księgarnie, drukarnie i tak dalej. Drukujemy Alberta Diego, Naruszewicza, wielotomowe historie Polski, drukujemy, drukujemy, subskrypcje. Przychodziło płacić za te subskrypcje. To samo. W Łodzi mieliśmy Wiktora Przybylskiego, prezesa wojewódzkiego UPR-u. To samo, on miał przedsiębiorstwo. Tu przyjeżdża do Łodzi Lech Prochnow-Wróblewski, pamiętam, i Janusz Korwin-Mikke w hotelu Centrum jeszcze wtedy istniał, jakiś tam raut, jakieś to tego, przyszło płacić. Ci wszyscy biznesmeni, oj, zapomniałem książeczki czekowe. Bo jeszcze kart tak nie było wtedy, oj tego. No i oczywiście Przybylski zgrzytnął zębami, musiał zapłacić. No. Taka jest Polska. Dopóki tego nie zmienimy, dopóki nie staniemy się odpowiedzialni, tak jak ta garstka poznaniaków, tylko jest jedno ale, to myśmy z Marcinem nieraz rozmawiali na ten temat. Komuna dobiła to, co mogło jeszcze być, bo tamci ludzie mieli nieraz bajeczne majątki i oni jeszcze z tych majątków mogli służyć. Komuna okradła wszystkich, wydziedziczyła, okradła ze szczętem, prawda, nie ma kto na to łożyć, bo ci ludzie teraz, co mają duże pieniądze, najczęściej nie mają tego etosu już za sobą. Tej wielopokoleniowej pracy dla ojczyzny i tak dalej. Nieliczne wyjątki znam, nieliczne wyjątki. Reszta, nie ma sponsora większych działań narodowych. Bo tam byli właśnie tacy zamojscy, tacy. Dzisiaj już tych ludzi nie ma. Oni sami są gdzieś po świecie rozrzuceni, ci okradzeni, ograbieni. No chyba, że to był jakiś większy arystokrata, to miał gdzieś jeszcze za granicą polokowane pieniądze, jakieś tam pałace, które teraz wydzierżawia pod ambasady i tak dalej. Z tego ci ludzie żyją. Pan Geremek powiedział, nie będzie żadnej reprywatyzacji. Bo nie jesteśmy zainteresowani w odtwarzaniu tamtych klas społecznych. Tak, tak. Komuna ukradła, a potem to ukradzione przechodziło w kolejne ręce i było sprzedawane znowu przez kogo? Przez państwo pasera. Jedno państwo ukradło, czyli złodziej, drugie sprzedaje co nie swoje, czyli paser. Ile my tego znamy? No myśmy urządzili takie spotkanie w Warszawie z kolegą Marcinem, gdzie kilku przedstawicieli właśnie takich ograbionych rodów się wypowiadało na ten temat. Ci ludzie wszystko potracili. Ale nie tylko arystokracja, nie tylko ziemiaństwo, przecież polski przedsiębiorca. Ilu ludzi potraciło fabryki, młyny, kamienice i tak dalej, i tak dalej. 37 tysięcy elektrowni wodnych było w Polsce. Komuna wszystko wytępiła. No i teraz to, co oni zrobili, ci, którzy to chwalą, są degeneraci moralni dla mnie. Gigantyczne złodziejstwo połączone z pauperyzacją warstw wykształconych. Bo ci najlepiej wykształceni ludzie zostali pozbawieni z dnia na dzień, pozbawieni wszystkiego i bardzo często nawet niezgodnie z prawem komunistycznym. Bo parcelacji i tamtych innych rzeczom nie podlegały na przykład uzdrowiska. Ukradli Szczawnicę Stadnickim, ukradli Potockim Rymanów Zdrój na przykład, nie? To zupełnie bezprawnie. Jeszcze wyrzucono z domu i tak dalej, i tak dalej. No a potem nawet taki potomek nie może spędzić nocy w domu swojego dziadka. Bo to już nie jest jego. Albo jest jakaś instytucja państwowa się zagnieździła, albo paser sprzedał w trzecie, czwarte ręce już. My znamy taki, mamy taką znajomą, która mogłaby odzyskać olbrzymi majątek. Dwa pałace. Tak, i go nie odzyska. Bo tam już różni ludzie takie machlojki były, takie przekręty i tak, bo nie było restytucji mienia, nie żadnej reprywatyzacji, restytucji mienia, najpierw restytucja mienia. Oddajcie, coście ukradli najpierw, nie? No tak, ale przez te czas, przez te wszystkie lata to przecież to było remontowe. No dobrze, wy ukradliście, wyście eksploatowali, no to wasz przyobowiązek był to utrzymywać, prawda? Więc zmiana mentalności.
To się nie odbędzie bez szkoły i bez kościoła. Co się dzieje z kościołem, my wszyscy widzimy w tej chwili. Prawda? Te dwie instytucje kiedyś budowały Polaka. Moralnie budowały Polaka. Dzisiaj często zambony zamiast nauki katechizmu. Tak, dzisiaj przeciętnego Polaka trzeba uczyć katechizmu, bo on nie ma pojęcia o dziesięciorgu przykazań. Krzyczeli młodzi ludzie po ulicach w Warszawie, Wielka Polska Katolicka, a myśmy z Marcinem ich przepytali z dekalogu, nie znali dekalogu. Tak, oczywiście są jakieś małe, niewielkie grupy ludzi w pełni świadomi wszystkiego i tak dalej, ale ogół niekumaty, zupełnie niekumaty. Ja bym wyszedł teraz przed kościół i zaczepiał ludzi i się pytał o różne rzeczy, na przykład, co to jest sakrament. Zadałbym pierwsze pytanie, co to jest sakrament? Ja się założę, że 5% by odpowiedziało poprawnie. Ksiądz Józef Car, różnie żyjący, bo od 12 lat, miał taki zwyczaj, wychodził przed kościół i pytał się ludzi, co zapamiętali z kazania, z Ewangelii, z czytań. To oni robili wielkie oczy, że oni mieli cokolwiek zapamiętać. Oni brali udział we mszy. Koniec, kropka. Przemiany Polaka nie będzie, jeżeli nie będzie przemiany moralnej. Fundament, edukacja, moralność. Dlaczego nie mówię religia? Bo jest bardzo wielu ludzi, którzy nie są wierzący, albo nie są kościelnie wierzący, że tak powiem, a są porządnymi ludźmi. Była kiedyś obowiązywała w salonach taka zasada. W salonie, jak się spotykamy, nie rozmawiamy o religii i o polityce. Bo to najczęściej ludzi skłóca. Prawda? No i jeszcze dżentelmeni nie rozmawiali o pieniądzach. W każdym razie bez szkolnictwa, bez jakiegoś fundamentu moralnego. Ja tu widzę rolę Kościoła rzymskokatolickiego, ale też i innych związków wyznaniowych. Tak, to nie to tylko my, a reszta to schizmatycy, heretycy i Bóg wie, co tam jeszcze. Niektórzy sobie tak wierzą, Bóg z nimi. W każdym razie, dopóki nie zostanie stworzony silny fundament moralny i jednocześnie silne podstawy edukacyjne, tego Polaka wymarzonego przez Trendowskich i innych nie będzie. Nie łudźmy się. My możemy sobie w takich wąskich kręgach. Ci, co mają dzieci, mogą tym dzieciom pewne wartości przekazywać, ale większość tego nie zrobi. Ja świadczę o tym. Młody, 20-letni człowiek do starszego człowieka leci, rękę do niego wyciąga. To było nie do pomyślenia. To starszy wyciąga rękę do młodszego, a nie odwrotnie. To kobieta wyciąga rękę do mężczyzny, a nie odwrotnie, chyba że jest królem czy księciem. Prawda, to podaje dłoń do ucałowania. W każdym razie, no dzisiaj to byłby krzyk od razu. No jak to całować rękę? No, kiedyś się chrzestnego całowało w rękę. Tak, ojca, matkę, tak. Górale to po dziś dzień, starzy jeszcze pamiętają, tak. Księdza też tak, tak. Tak. Jeszcze górale to jeszcze do rodziców perwy mówią po dziś dzień. Tak. A tu teraz co? Internet, dyzmokracja rozbuchana. 20-latek będzie mi na ty walił, ja tego nie toleruję, od razu wywalam. No, więc rzućmy się do studiowania dziejów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Rzućmy się do studiowania tego, co zrobili Działyńscy, Raczyńscy, Cieszkowscy i inni. A jak Trentowski pisze, weźmiemy się do roboty i ojciec na będzie. Jeśli można, bardzo dziękuję chyba szczególnie za ten ostatni kwadrans, który był taką syntezą tego, co zostało przedstawione w pierwszej godzinie. Ja mógłbym powiedzieć tak, że warto zaproponować pewnego rodzaju lekturę uzupełniającą do tego, co zostało tu powiedziane. Swego czasu w słupkowym okresie PRL-u był taki serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Świetny. No,
I myślę, że warto to zobaczyć. To... Trzeba, nie warto, trzeba. No, no właśnie. Paradoksalnie kinematografia z okresu PRL-u, mimo że nierzadko zawierała pewne tezy polityczne, na które dzisiaj byśmy patrzyli niechętnie, ale jednak zawierała bardzo dużo wartościowych przemyśleń. Na pewno ten serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy jest no, w kontekście tego, co dzisiaj tutaj pan doktor Przybył powiedział, pewnego rodzaju rzeczywiście lekturą obowiązkową. Jeśli można, to takie trzy grosze od siebie. Myślę, to co zostało tutaj zaznaczone, no rok 44 i 45 przyniósł Polsce przerwanie ciągłości klasy politycznej, klasy historycznej i to niestety się w tragiczny sposób na nas mści do tej pory. Nawet jeżeli widzieliśmy w Najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, jak księża zabierali się za przedsięwzięcia społeczne, przedsięwzięcia gospodarcze, to miało ręce i nogi. No jak dzisiaj się księża zabierają za podobne rzeczy, to nie zawsze, niezbyt rzadko kończy się jakimiś, no delikatnie mówiąc, wpadkami. Następna rzecz, o której jeszcze tutaj można powiedzieć, żeby nie wpadać w żadne, że tak powiem, koreferaty. No, przykładem tego, jaki mamy dzisiaj stan świadomości tak zwanej klasy politycznej, czy ludzi, którzy aspirują do tego, żeby być klasą polityczną, a nie zawsze, nierzadko nią są. No, jest na przykład słynna wypowiedź posła Jońskiego, gwiazdy łódzkiej lewicy, kiedy było powstanie warszawskie w 1988 roku. No, to warto zapamiętać, można to odnaleźć. I to, o czym warto powiedzieć również w kontekście tego, co się dzieje również na narodowej prawicy. Warto przypomnieć lata 2005-2007, okres obecności Ligi Polskich Rodzin w Sejmie. No, pojawili się w Sejmie młodzi, bojowi ludzie, gdzie szybko złośliwi ukuli określenie, a teraz pierwsza praca poseł. Ludzie, którzy czasami trafili na stanowiska nawet wiceministrów. Jak zobaczymy ich dalsze kariery, ci ludzie przepadli w odmętach historii i tyle. Nic z tego dalej nie wyszło. To takich kilka drobnych refleksji z mojej strony. Jeśli można, to 10-15 minut prosilibyśmy o pytania. Ja tylko dodam jedno zdanie, tylko to ja wymyśliłem, to jest moje autorskie, że bardzo często mamy do czynienia w przypadku klasy politycznej z ludźmi, którzy mają tyle klasy, ile ludzie z klasą brudu za paznokciami. Proszę bardzo. No tak, odnośnie diagnozy, którą właściwie obydwaj panowie przeprowadzili, trudno się przyczepić, bo faktycznie mentalność Polaków w tej chwili, no, poniżej krytyki delikatnie mówiąc, poziom edukacji to już jest dno i w tej sytuacji rzeczywiście wypadałoby przynajmniej jakieś autorytety, gdyby to pociągnęły. Powoływał się pan doktor na Wielkopolan. No oni byli w o tyle lepszej sytuacji niż my w tej chwili, że jednak jakieś tam elity mieli, które wyciągnęły, no pociągnęły sprawę, nazwijmy to. I to bardzo bogate elity. Tak. Ale wspomniał pan, no to powiedzmy, Wielkopolskie były bardzo bogate, w innych zaborach też tak licznie nie było. Przepraszam, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że lewica ma podtąd pieniędzy, tych wszystkich Sorosów, Gatesów i tak dalej, a my jesteśmy Żydami. Tak. Ale właśnie, w Wielkopolsce te elity dysponowały... Wtedy była elita umysłowa i finansowa. Tak.
No w jego Polsce te elity dysponowały kaszą, poza tym w innych zaborach mieliśmy wartościowych ludzi, no prawdziwych nobistów, a nie mianowanych przez polityków, którzy właściwie mogli pisać rzeczy, o których dzisiaj mogliby sobie pomarzyć, na przykład taki Sienkiewicz. I teraz rodzi się pytanie, w tej chwili nie mamy żadnych elit, śmiem twierdzić, bo przykładowo panowie Szkurowie i pani ta Janda i całe to szemrane towarzystwo trudno uznać za elity. I jeśli chodzi o biznes, jak patrzysz spokojnie na pierwszą setkę, czy nawet 300 tych najbogatszych Polaków, w większości nie czarujmy się to, mówię to świadomie, jest to szemrane towarzystwo i jest trudno na nie liczyć. I no, nie chciałbym być pesymistą, ale w tej chwili według mnie właśnie dramat nas polega na tym, już pomijając tę kwestię mentalności naszej, że tak powiem, dramat na tym polega, że nie ma kto tego pociągnąć. Ja nie widzę w tej chwili żadnych ludzi z autorytetem, a tacy są potrzebni, konieczni wręcz, żeby nas ratować. Nie widzę takich ludzi w Polsce. Być może, obym się mylił, być może tacy są, ale no ciężko się wydarzyć. Ja myślę, że tak, pan ma absolutnie rację, tylko z tym, że trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli by się dzisiaj pojawił taki człowiek, to go media zniszczą. Dziennikarze go zniszczą. Bo jest celowo robota prowadzona od 30 lat, żeby autorytetów nie było. Ktokolwiek spróbuje gdzieś się wznieść, to go dziennikarze uwalą. Pamiętacie państwo kazus Stanisława Tymińskiego? Jak się na niego dziennikarze rzucili? Wszystkie procesy wygrał, ale co? Po wyborach. Zniszczyli człowieka. Tu, że żonę bije, że tamto, prawda, i tak dalej. Można rozsumować tak. Ja jestem jakimś reprezentantem edukacji, nie chcę mówić jakim, bo dobrze, panie doktorze i panowie, że powiedzieliście, czy dotykacie tego aspektu. Nie chcę się ani kajać, ani pluć ten system. Przepracowałem 27 lat. Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że w tym systemie można dostrzegać często tak, jak jest serka gnoju na wsi, potrzebna do czegoś, które jeszcze coś może być. Przepraszam, że to mówię w ten sposób, nie chcę obliżać osobowo nikomu. Co chcę powiedzieć? Trudno jest pracować, nie to, że znosić jakieś zawodowe problemy, tylko w swoim gronie, gdzie panuje tak zwany jakiś specyficzny status quo, do czego przymusza system, człowiek jak się wychyla, jest w zasadzie niszczony albo ściągany w dół. I ja jestem przykładem tego, oczywiście to jest najtrudniejsza rzecz teraz w tej chwili do zniesienia. Nie jakieś obowiązki, nie wypełnienie papierów. Przeszedłem w swoim życiu 2000 różnych godzin szkoleń. Dwukrotnie studia podyplomowe skończyłem. Z zawodu, z wykształcenia jestem magistrem geografii. Czasami się zastanawiam, połowa tych szkoleń była po co potrzebna, ale bo był przymus, bo każą, bo dyrekcja też bierze udział w układach politycznych, prawda, bo jak nie będzie brała, to szkoła nie będzie promowana. No najważniejsze rzeczy były, jak no, rzekoma zagrana pandemia, była to było pytanie, czy się będę szczepić. Nie żadne inne rzeczy, obowiązki, gdzie już młodzież to przekreślała. Teraz tak, prawdą jest też to, że młodzież może podejść i powiedzieć do osoby, na przykład chłopiec do kobiety, ty stara, przepraszam, nie dokończę. Przychodzi popłakana na przykład do pokoju osoba nauczycielskiego, za moment wszystko się robi, czy się rozmyka sprawę, żeby wybaczyć. No przepraszam, no jak można wybaczyć człowiekowi, który nie zna podstawowych norm społecznych jako człowiek, ja już nie mówię nic więcej. Ja przepraszam, że ja to mówię, muszę się z tym podzielić, bo niektórzy to ubierają, jest cudownie, jest fajnie. Rodzic decyduje coraz bardziej, ja już nie mówię, jakie się przemyca rzeczy do podstawy programowej, bo ona jest. Ja nie mówię, żeby nie była tkaniaka. Pytanie, gdzie jest kształcenie inteligencji i charakteru. Bo tu też padły kwestie, że owszem, jakieś trzeba zdobywać kształcenie kierunkowe, no bo jak będziemy kształcić na studiach wyższych inżyniera, to niech to będzie inżynier, a nie człowiek, który sobie nie poradzi bez ołówka, bez języka obcego, on będzie inżynierem, tak? I tak dalej. Już nie mówię, co się produkuje na tych szkoleniach. Co nam próbowano, to jest najtrudniejsze.
Nie żadna, ale mamy wziąć odpowiedzialność za młodych ludzi. Teraz co robić ewentualnie? No bo tutaj pada, można dostać, powiedzmy, taką tą ocenę, że ktoś nie równa z poziomem krawężnika i bardzo dobrze czasami. Ale co robić? Bo alternatywą, skoro podaliśmy w Wielkim Księstwie Poznańskim, czy nie tylko, powstawały szkoły określone, tak? Specjalistyczne, rolnicze, czteroletnia szkoła, tak jak pan doktor to wymieniał, wykształciła. To samo trzeba wrócić i robić. Oczywiście nie wiem, czy to będzie takie łatwe, nie sądzę. Na pewno nie w masowej szkole, tylko gdzie indziej, na innych kursach. Szkolnictwo zawodowe padło. Tak, szkolnictwo zawodowe to w ogóle zostało zniszczone dokumentnie, gdzie w zasadzie ono miało nawet aspekt cechowy, pomimo że było skażone systemem tym, ale system doprowadził do tego. W tej chwili z młodzieżą to co można powiedzieć, degrengolada jest materialna, zarazem idzie degrengolada moralna człowieka. Ci ludzie nie mają często na elementarne życie podstawy życia, jedzenie. W placówce dajemy zupę za darmo, czy drugie danie, to wtedy jest najwięcej dzieci. Dzieci w szkole masowej, która podlega prawu, muszą pracować. To jest niezgodne z przepisami prawa nawet. I teraz powiem więcej, najgorszą rzeczą jest, że ja mam również kolegów, którzy mnie psioczą, jeżeli inaczej myślę. Czy jeżeli chcę powiedzieć konkretne zdanie realne, mądre, to nie wolno, bo trzeba dostosować się do tego, czego młodzież chce. Jakie wzorce? Zginiemy, po prostu ja za to biorę odpowiedzialność. Mnie jest nieraz bardzo przykro, że się na nauczycieli narzeka. Ostatni przykład z Częstochowy, 7-latek czy tam 8-latek ginie, tak? I co, nikt nie wiedział nic, co się dzieje. To nie jest do końca prawda, bo nauczyciele wiedzą dużo, tylko wchodząc na poziom pomocy na przykład prawnej, już jej nie dostają albo się odwleka. System demoralizuje. Więc ja mówię, ja sobie zdaję sprawę, ja mówię, ja kiedyś stanę, moje głupie rzeczy na zakończenie przed stwórcą. Ciekawy jestem, co ja będę miał do powiedzenia na temat swojego zawodu. Tam nie będzie. Ja wiem, to jest obraz, po co? Po to, żeby tą moralność utrzymywać. Nie jest to łatwe. Ale to nie twoja wina. No, ale to nie o to chodzi, ale ja za to biorę odpowiedzialność, ja się nie zmienię, to mówię, to jest wręcz czasami niebezpieczne, bo ja potrafiłem kiedyś wparować do dyrekcji i powiedzieć, wreszcie o co tu chodzi, już nie będę mówił o tych kwestiach. Kwestia motywacji ludzi do pracy, nie chodzi o pieniądze tylko, ale motywacja, żeby człowiek szedł z przyjemnością do tej roboty. Ja wiem, że to jest trudno powiedzieć, prawda, bo to jest praca z żywym człowiekiem, gdzie on ma swój charakter, ma swoją inteligencję taką, jaką ma. A czasami bym powiedział, jej nie ma, jest wyalienowany, wyrzucony na margines. Jak temu człowiekowi pomóc? Ja dziękuję za to wystąpienie, które dotyka, myślę, bardzo ważnych spraw. Bardzo ważnych. Jeśli można, to tradycyjnie również sięgamy do czatu w naszych spotkaniach. Dzisiaj, jeśli chodzi o czat, to nie mamy tutaj bezpośrednich pytań, bardziej mamy tutaj komentarze. Za momencik, ale chciałbym jeden taki komentarz zacytować. Mianowicie była tu mowa o tym, że Polacy chętnie się odwołują do wzorców zagranicznych, a równocześnie lekceważą rozwój, własny rozwój społeczny czy gospodarczy. Taki komentarz. Swego czasu ciągniki Ursusa były dla polskich rolników. Polscy rolnicy woleli niemieckie, a teraz protestują przeciw zagranicznemu zbożu. Zagraniczny traktor im nie przeszkadza, a zagraniczne zboże tak. To taki głos z czatu. Proszę bardzo. A ja mam pytanie, dwa pytania do pana Przybyła. Polska dla katolików, czy Polska dla wszystkich Polaków? Drugie pytanie, czy mówi pan o moralności, o tym, że ludzie nie znają katechizmu? A ja chciałam zapytać, bo wspomniał pan też o 10 przykazaniach. Jakich? Katechizmowych czy biblijnych? To od razu mówię tak. Po pierwsze, Polska ma być dla wszystkich, którzy są Polakami, którzy się Polakami czują. Na przykład mieliśmy taki ciekawy proces w przypadku ziem dzisiejszej Ukrainy, kiedy to kilku Polaków, czy ludzi o polskich korzeniach i nie tylko. Na przykład Niemiec. Rodowity Niemiec Hans Frank. Tak się nazywał. Został Iwanem Franką.
Wacław Lipiński został Wiaczesławem Łypińskim, jednym z najwybitniejszych historyków ukraińskich okresu międzywojennego. To nie jest Polak, to musimy się oduczyć jednej rzeczy. Polak to nie jest 100% polskiej krwi. Bo mieliśmy wspaniałych ludzi, którzy nie mieli polskiej krwi w żyłach, a byli lepszymi Polakami niż nie jeden taki stuprocentowy, który co drugie słowo panią spod latarni rzuca i tak dalej. Nie? Franciszek Smolka, Szmylkę jego ojciec się nazywał. Wznosił kopiec Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku we Lwowie, wybitny działacz i tak dalej. Wincenty Pol, jego ojciec był policmajstrem, Pochyl się pisał, prawda? I był przysłany dla zniemczania Polaków. A Pol był jednym z najwybitniejszych poetów Polski. I takich ludzi byśmy jeszcze wielu mogli wymienić. I oni byli naprawdę Polakami. Trentowski pisał tak. Wypuszczaliście cerkwie Żydom w propinację. Proszę Państwa, w XVII wieku takie rzeczy się działy, że Żyd siedział na stołku przed cerkwią i jak Batiuszka chciał odprawić nabożeństwo, chrzciny czy pogrzeb, to musiał Żydowi zapłacić za otwarcie cerkwi. Turcy to zrobili w Ziemi Świętej. Chateaubriand, poczytajmy podróż z Paryża do Jerozolimy, opisanie podróży z Paryża do Jerozolimy. Porozdawali święte miejsca chrześcijańskie przedstawicielom różnych rodzin tureckich. Chateaubriand pisze, że przed wejściem do bazyliki grobu siedział Turek na krześle i wyciągał rękę po pieniądze. Prawda? I pisał Trentowski tak, wypuszczaliście Żydom w propinację cerkwie, dziś kozak goni was na hajką. Więc do religii nikogo zmuszać nie wolno i nie wolno nikogo ani faworyzować, ani prześladować z punktu widzenia religii. No to jest koniec Polski. Ale wielokrotnie słyszałam na was tam przy Polska katolicka. Wielokrotnie. No to ja mówię, to nie jest moja bajka. Natomiast tak zwany katechizmowy czy biblijny. Proszę Państwa, jako doktor teologii mam dużo na ten temat do powiedzenia. Pytanie, Biblia w tym kształcie, jakim ją dzisiaj znamy, to jest, proszę Państwa, przełom IV-V wieku. A Kościół już istniał 400 lat. Więc odwoływanie się do czegoś tam, no ksiądz Poradowski miał rację. Protestantyzm jest to rejudaizacja chrześcijaństwa. Tak. Sprowadzenie z powrotem Starego Testamentu, weźmy narody protestanckie, ile tam jest imion żeńskich i męskich, starotestamentowy. Te wszystkie Samuele, Rebeki, prawda, Dawidy i tak dalej, i tak dalej. To jest rejudaizacja chrześcijaństwa, które po 90 roku rozeszło się z żydostwem. Dlaczego? Żydzi sami zwołali Sanhedryn za zezwoleniem Rzymian w miejscowości Jabne, czy Jabni w Libanie, gdzie się stanowczo odcięli od chrześcijan. Stanowczo, nawet Biblię zachowali, wykastrowali własną Biblię, bo jeszcze w czasach Jezusa posługiwano się Septuagintą, mało który Żyd znał grekę, ten hebrajski, mało który Żyd znał. Posługiwano się Septuagintą, czyli takim składem, jaki dzisiaj katolicka wersja ma, nie? No, chyba raczej bardziej prawosławna, bo tam jeszcze trzy księgi więcej. I w każdym razie Żydzi, uczeni żydowscy, przetłumaczyli święte księgi żydowskie na język grecki, bo większość Żydów już nie znała języka żydowskiego. I tą księgą posługiwali się wszyscy, i Żydzi, i chrześcijanie do roku 90. Po 90 roku Żydzi na Jawnie powiedzieli nie, tylko 24 księgi te żydowskie, bez tych ksiąg spisanych w języku grecki, a protestanci tam te księgi nazywali apokryfami. Także to mówię, nie, o Biblii to lepiej ze mną nie dyskutować, bo mogę zażyć po prostu z mańki, jak to mówią. A tam jest napisane wyraźnie, nie będziesz tworzył sobie podobizny żadnej istoty, która jest na niebie, pod ziemią i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem sami Żydzi na Elefantynie, w takiej wyspie na Nilu, już mieli w synagogach freski, sztukę figuratywną. To jest raz. Po drugie, tam jest coś, co jest ważniejsze od tego wszystkiego. Nie będziesz się temu kłaniał i nie będziesz oddawał temu czci. Tworzyć se można. Święty Bernard z Clairvaux w XII wieku powiedział: macie tyle pieniędzy,
Ilu macie parafii głodnych, oberwanych? Najpierw ich odziejcie, nakarmcie, a potem dopiero fundujcie ołtarz, obraz, rzeźby i tak dalej. Dokładnie te same argumenty wysunął kto? Luter, proszę Państwa. Te same argumenty. Macie biedaków? Najpierw ich nakarmcie, najpierw ich odziejcie, a potem jak wam zbywa, a tu nie. Ja widziałem w Poczajowie taki obrazek, idzie potężny władyka, biskup, chłopisko wielkie, z 90, z takim brzuchem i babcia taka w butach, które ledwo jej na nogach wiszą, prawda, podchodzi do niego i tam mu jakiegoś drobniaka daje, a on chowa tego drobniaka do kieszeni i ją błogosławi. No powiedział sobie, babciu, weź sobie na bułkę, nie? Takie pytanie. Myślę, że powoli będziemy zbliżali się do finału, bo robi się już dosyć późna godzina. Ale pytanie takie. No, usłyszeliśmy tutaj wywód wynikający z zakorzenienia w historii, w kulturze, w religii. Natomiast na co dzień coraz częściej spotykamy ludzi, najczęściej z młodego pokolenia, dla których cała świadomość to jest tu i teraz. Ludzi, którzy w zasadzie żadnego z tych zakorzenień, żadnych z tych elementów zakorzenienia w kulturze, w religii, w historii nie posiadają. Co im powiedzieć tu i teraz? Przypomnieć im, czym według naszych romantyków, według Norwida i według innych, jest naród. Człowiek, który żyje chwilą, który nie ma pojęcia o przeszłości, o kulturze i tak dalej, do narodu zaliczanym być nie może. To trzeba powiedzieć twardo. To jest populacja polskojęzyczna. Jeżeli oni chcą być narodem, a to niech się wezmą do pracy nad sobą. Nasi romantycy nawet powiedzieli inaczej jeszcze powiedzieli. Że wszyscy, jak tu jesteśmy osobnikami z gatunku homo sapiens. Ale czym innym jest osobnik, a czym innym jest osoba. Osobą człowiek się staje według naszych romantyków. Bo Bóg wszczepił osobowość, będąc osobowym bytem, jako ziarnko gorczycy wszczepił w człowieka osobowość. Jeżeli człowiek tego przez całe życie w sobie nie rozwija, pozostanie osobnikiem i jako osobnik będzie zakopany do ziemi. I żeby nie wiem, kto gadał, jakikolwiek filozof, że człowiek jest osobą, nie. To jest wymysł późniejszy, zresztą na temat osoby, bo mógłbym dawać 2 godziny. Proszę Państwa, myślę, że będziemy powoli lądować. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wszystkie myśli, które przekazał nam pan doktor Przybył. Dziękuję Państwu za udział w spotkaniu. Dziękuję tym, którzy uczestniczyli w naszym spotkaniu w forum internetu. Proszę Państwa, zachęcam do wspierania naszej działalności również w tym zakresie materialnym, żeby nasze spotkania mogły się odbywać. Prosimy o wspieranie działalności statutowej Klubu imienia Romana Dmowskiego poprzez wpłaty na działalność statutową na numer konta, który jest podany w linku do opisu naszej transmisji na YouTubie. I to w zasadzie tyle. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Ja tylko dodam jeszcze, pamiętajmy o tym serialu. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Proszę Państwa, każdy niech to obejrzy, bo to będzie podstawą do naszych dalszych rozmów na ten temat. Niech to będzie podstawą. To jest na YouTubie wszystko. I jest według mojej wiedzy jest nadal dostępny na VOD Telewizji Polskiej bezpłatnie. Także każdy może sobie zobaczyć w dowolnym czasie, wtedy, kiedy będzie dysponował luźnym umysłem, żeby sobie po prostu ten serial przetworzyć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem.